Witam wszystkich serdecznie w grubym vlogu. Na początku mała informacja. Gruby vlog przejdzie małą transformację, przynajmniej taką merytoryczną. Spokojnie nie będzie użalania się ani płaczkowania w klimacie ostatnio popularnym wśród youtuberów, że zawsze chciałem robić co innego, ale nie mogłem i w tle jest smutna muzyka. Nie. Po prostu chciałem coś z tym grubym vlogiem w końcu konkretnego zrobić, więc postanowiłem, że podzieli on się na trzy jakby podkategorie, które będą obecne w każdym kolejnym odcinku, i te kategorie to miejsce, książka oraz myśl. Brzmi to bardzo ambitnie, oczywiście pewnie taki nie będzie, bo ja aż tak ambitnym człowiekiem nie jestem, ale chodzi o to, że będę się starał w każdym odcinku opowiedzieć o jakimś miejscu bądź podróży, którą odbyłem, opowiedzieć coś o książce, którą aktualnie czytam bądź przeczytałem i uważam, że jest warta uwagi, ale bez jakichś tam szczegółowych recenzji, tylko po prostu przedstawić wam, co ciekawego można znaleźć w księgarni. Boże, już nie wiem, o czym mówię, oraz myśl. A myśl to taka po prostu jakaś idea, jakieś przemyślenie moje na jakiś konkretny temat i tyle. Więc zaczynamy. Czuję, że już wszyscy przestaną kurwa oglądać tego vloga. Nie tak dawno udało mi się spełnić jedno z moich marzeń, a mianowicie wybrać się w podróż po rzece zwanej Renem w Niemczech. Od kiedy grałem w Call of Duty, pierwszą część Call of Duty, moim marzeniem było zobaczyć osławione zamki na Renie. Tam była taka mapa Rheinwalle i zawsze chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ja wiem, że niektórzy mają raczej marzenia typu impra na Ibizie, kurwa, kwas i tak dalej. Ja miałem bardziej emeryckie marzenie i chciałem zobaczyć te osławione zamki i spełniłem w tym roku swoje marzenie na majówkę i na tydzień wraz z żoną oraz znajomymi pojechaliśmy na taką obwoźną wycieczkę. Widziałem tam mnóstwo ciekawych obiektów, piłem rańskie wina i generalnie wpierdalałem wursty i było pysznie i zajebiście i fantastycznie. Miejsce, które największe zrobiło na mnie wrażenie, to klasztor cystersów z XII wieku, zwany Eberbach. I tam ciekawostka, kręcono we wnętrzach tego klasztoru sceny do filmu Imię Róży na podstawie powieści Umberta Eco z Seanem Connery w roli głównej. Fantastyczny film, serdecznie polecam. Tam kręcono ujęcia i czuć ten klimat, jak się wchodzi, że to jest taki jakby stary monastyr, klasztor, gigantyczne pomieszczenia, wielkie hale. Jeżeli będziecie kiedykolwiek w tamtych okolicach, to koniecznie odwiedźcie to miejsce. Jest tam od razu też winiarnia produkująca swoje wina tamtejsze, także fantastyczne miejsce. Must see po prostu, jeżeli będziecie kiedyś w Niemczech. SMS-y o tej porze, ktoś do mnie dzwonił teraz. Nie znam tego numeru, nie będę odbierał nieznajomych numerów. Bardzo tego nie lubię, jak ktoś do mnie dzwoni, a nie mam go zapisanego. Jeżeli chodzi natomiast o kategorię książka, to no, też będziemy trochę w niemieckich klimatach, a mianowicie ostatnio w moje ręce wpadła fantastyczna książka znanego mi wcześniej autora, ale tej powieści nie czytałem, mianowicie Hans Helmut Kirst, Fabryka oficerów. Polecam tę książkę nie tylko fanom okresu II wojny światowej, bo sama książka, powieść nie przedstawia może jakiegoś całego tego teatru wojennego z największego konfliktu zbrojnego ostatnich lat, ale przedstawia losy zwykłych żołnierzy Wehrmachtu z perspektywy takich naprawdę przeciętnych, uczących się w szkole oficerskiej, naiwnych, wcielonych na siłę przeciętnych obywateli niemieckich, którzy borykają się z tymi trybikami i mechanizmami systemu totalitarnego. Bardzo ciekawa, okraszona takim specyficznym czarnym humorem powieść, dająca wydźwięk w takiej myśli, żeby się to nigdy więcej w życiu nie powtórzyło. Zresztą Hans Helmut Kirst pisze wszystkie swoje powieści w takim duchu, żeby taki dramat nigdy więcej się nie powtórzył. On jeszcze ma na koncie fantastyczne powieści takie jak Noc Generałów albo 0815, które także serdecznie wam polecam. Jest to kobyła, ale akurat to wydanie, które mam, jest dużym fontem, także nie przeraźcie się wielkością tej książki. Bardzo, bardzo fajna pozycja. Tak jak mówiłem, nie tylko dla fanów II wojny światowej, ale generalnie dla ludzi, którzy lubią poczytać o jednostkach starających się zwalczyć system. Ale zresztą nie będę zdradzał do końca fabuły. Ta do super, może wesołych nie należy, ale książka jest warta, naprawdę warta przeczytania. Jeżeli chodzi natomiast o kategorię myśl,
Moja myśl wiąże się z moją podróżą do Niemiec i związana jest jakby z, ciężko to jakoś powiedzieć, może z ekopostawą tamtejszych obywateli. Coś, co wywołało mnie jakiś taki mocny kontrast w myśleniu. Staram się używać inteligentnych słów, ale bardzo mi to nie wychodzi. Tam jest po prostu kurwa czysto. I to jest przecież kraj, który leży tak blisko nas, jest naszym sąsiadem, a jednocześnie tak daleki od nas z tą swoją czystością, swoją kulturą. Byłem strasznie zaskoczony, że najmniejsze miasteczka, do których dopływaliśmy podczas rejsu na Renie i wysiadaliśmy tam na 2-3 godziny, one wszystkie lśniły czystością. Wszędzie są kosze, wszędzie są podajniki na torebki, na psie odchody. Pomijając takie bariery jak w jednym miasteczku w Bopar, to ile mnie pani się mili, były sprowadzone drzewa z różnych zakątków świata, na przykład japońska wiśnia, i dlatego były przybite tabliczki, ale to już schodzę z tematu. Chodzi mi o to, że tam wszyscy po sobie sprzątają, tam nie ma niedopałków na ziemi. Oczywiście ja nie mówię o takich miejscach jak Berlin i tak dalej, bo metropolie rządzą się swoimi prawami, ale nie rozumiem, czemu nie może być tak u nas? Czemu, kiedy ja jadę na Mazury albo na dawne Prusy, tereny, wszędzie zalegają worki ze śmieciami, wszystko się wala, wszystko jest obsrane, wszystko jest zniszczone. Ja wiem, że ciężko jest zmienić mentalność od tak, bo to wymaga pokoleń, ale jednak to zrobiło na mnie duże i jednocześnie takie fajne z tamtej perspektywy wrażenie, ale powrót do kraju tak troszeczkę wbił mnie w ziemię. Pomyślałem, że ja tu nie będę mówił, że jesteśmy Polakami cebulakami, bo nie o to chodzi, ale kurde, no oni tak potrafią, a my tak kurwa nie potrafimy. I to jest takie trochę mech. Też u nas mogłoby być jak czysto i pięknie. Ale na przykład zwróćcie uwagę na taką rzecz, że u nas każdy chce zaoszczędzić, chce wyrwać państwu tą złotówę, kurwa, chociażby jedną czy dwie, żeby jak najbardziej tutaj uszczypnąć, kurwa, zabrać coś, mieć złotówkę w kieszeni. Więc ja nie rozumiem, jeżeli segregujecie odpadki, to mniej płacicie za wywóz śmieci. Tak jest przynajmniej w Warszawie, prawda? To czemu, kurwa, u nas tego nikt nie robi? Przecież można na tym zaoszczędzić. Czemu się nikomu nie chce tego robić? To jest dla mnie jakiś taki, no nie wiem, paradoks cebuli, że z jednej strony chcę i mogę, ale nagle tego nie robię, bo nie rozumiem czemu, czy się ludziom po prostu nie chce. Ja sam nie segreguję śmieci, więc nie będę tutaj świecił przykładem w tym temacie, tylko że mnie nie boli to, że płacę więcej. Także może zacznę, aktualnie nie mam zbyt dużo miejsca na 3 różne pojemniki, ale gdybym mógł, to bym segregował. No ale niestety tego nie robię, ale może wy robicie. Aczkolwiek znam ludzi, którzy naprawdę na tych kilku złotych daliby się pokroić, a mimo to tego nie robią, więc nie rozumiem. Na koniec mam dla was jeszcze konkurs kanału AXN, który przygotował taki międzynarodowy, a właściwie ogólnoświatowy konkurs Picture This i polega on na tym, że trzeba przygotować krótki filmik od 30 sekund do 7 minut, który będzie propagował właśnie ekopostawy. Więc jak widzicie, powiązałem te dwa tematy, ale jeszcze jestem przenikliwy i światły i mądry, Boże. Konkurs charakteryzuje się tym, że nie trzeba mieć absolutnie żadnego doświadczenia w tworzeniu filmów, co przyjąłem z ulgą, bo jak wiecie, kręcenie takich vlogów to jest szczyt moich możliwości takich osobistych, bo oczywiście ja biorę udział w innych projektach, ale to jest wszystko, co ja potrafię zrobić i coś takiego wystarczy. Także jeżeli macie komórkę, kamerkę, kalkulator, patelnię, toster, lampkę z funkcją kręcenia oczywiście wideo i pomysł na taki jakiś filmik, który będzie krzewił ekopostawy, to możecie wstawić go najpierw na YouTube'a, a potem wysłać link i wziąć udział w konkursie. Do wygrania są przeróżne fajne nagrody, kamery, telewizory, ale przede wszystkim kurs montażu, wyjazd do Hollywood i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem. Jeszcze raz mówię, to jest kanał AXN, konkurs pod tytułem Picture This. Także możecie sobie wygooglować albo kliknąć pod filmem i przeczytać. Ja w konkursie też biorę udział. Wątpię, żebym wygrał, bo jakoś super zajebisty nie jestem, ale może komuś z was się uda i będziecie mieć na przykład fajną przygodę, bo gdzieś sobie polecicie do Hollywood albo wygracie jakiś, nie wiem, telewizor czy kamerkę. Także serdecznie wam polecam generalnie. Ja też się z wami tam gdzieś będę bawił, jeżeli coś nagram, to oczywiście wrzucę i podzielę się swoją pracą na fanpage'u. Ja serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Wiem, że ta formuła vloga troszeczkę się zmieniła i niektórym może już nie odpowiadać, bo nie jestem non-stop napruty jak Bella i nie pierdolę głupot o Korwinie i innych, kurwa, szaleńcach i nie tykam się polityki.
Ale postanowiłem jakoś po prostu zrobić z tego coś konkretnego, coś zbitego, jakąś nadać temu formę. Może trochę widzów odejdzie z tego powodu, ale może też innych widzów bardziej to zainteresuje i zaciekawi. Także piszcie koniecznie w komentarzach, co sądzicie o takiej formule. Czy powinna być krótsza, czy powinna być dłuższa, czy powinienem więcej pierdolić na te tematy, czy w ogóle powinienem się zabić, bo takie komentarze też padają. Wszystko przyjmuję i wszystko rozważam oczywiście, także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Zapraszam do komentowania, do udziału w konkursie i widzimy się w kolejnym grubym vlogu. Ciao!